Tak wtedy bardzo łatwo mi myśleć o tym, że Pan Bóg jest bliski. Dla mnie wiele z tych momentów, które może się z modlitwą nie kojarzą, one jak najbardziej modlitwą są. To też są takie wakacyjne formy modlitwy, które mamy pod ręką. Słuchasz podcastu Zwierzę Liturgiczne, który powstaje we współpracy Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny i serwisu dominikanie.pl. To rozmowy o tym, dlaczego człowiek tęskni za tym, co niewidzialne i jak ta tęsknota nabiera kształtu w widzialnych znakach i gestach. Pytania stawiają i odpowiedzi poszukują Jadwiżanka Teresa Huspekowa, dominikanin Łukasz Miśko oraz prowadząca Lidia Majda. Hej, tu Zwierzę w Plenerze, czyli wakacyjna odsłona podcastu Zwierzę Liturgiczne. Dalej rozmawiamy o osobistych formach modlitwy. I dziś troszeczkę, mam ochotę powiedzieć, pochylimy się. <grystanie> 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 Tutaj puszczam oczko do naszych słuchaczy, którzy słuchają nas już od... No, kilku te miesięcy. To Konstans, tak. tak. Tak, tak. My się zmieniamy, ale <grym /dziśle> pewne rzeczy pozostają. te klasyki kościelne są niezmienne. Pochylanie się nad tematem pozostaje. Tak, tak. Pochylamy Nawet się latem. nad modlitwą <grym /dziśle> <atematyczną>. matematyczną dzisiaj, kochani. Matematyczną? Atematyczną. Nie, matematyczną mnie. Nie, nie, proszę. Kto to w ogóle wymyślił ten tytuł, nie? <grym /dziśle> Jejku, ale możesz rozszyfrować ten no, wzór, ba. to hasło. To hasło. <grym /dziśle> Wiecie, bo tak. Myśleliśmy sobie o różnych formach. Takich nieformalnych, nie? Czyli wiecie, hmm, czy, czy można się modlić... To yy... <laughs> jest taki stary żart o dwóch zakonnikach z różnych zgromadzeń <laughs> i to zależy oczywiście, kto opowiada, czy jezuici, Zwykły czy franciszkanie, czy ale, ale Zwykle na końcu, na końcu bywa jezuita, nie? albo dominikanie, no to są tak te to dwie opcje. Wychodzi, nie? Nie? Że, ale to teraz zobaczycie, dlaczego. pozdrawiamy jezuitów naszych w <laughs> tak? E, więc jeden zakonnik pyta swojego przełożonego, ojcze, przeorze, czy ja mogę zapalić, jak się modlę? No i przeorobużon mówi, bracie, absolutnie nie, kiedy się modlisz, masz się modlić, a nie palić, to to, to w ogóle jest niezdrowe nie, nie i bez sensu. No ale ten drugi zakonnik, powiedzmy, że jezuita, a może dominikanin, ten drugi w dowcipie idzie do swojego przyłożonego i pyta ojcze superiorze, czy, czy ja mogę się modlić, kiedy palę? No i oczywiście, hej, domyślamy się, jaka jest puenta, tak, no, no, trzeba się modlić zawsze, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, nie? No więc dobra, nie promujemy tutaj palenia absolutnie. Ja nie palę osobiście, ale, ale. O czym mówimy? Y... Ale jakbyś palił, to byś się przy tym modlił, nie? Wiesz co, kiedyś paliłem fajkę. Słuchaj, <laughs> swój... fun fact. Jako 15 o, czekamy, czekamy. dostałem moją pierwszą fajkę, moje miasto rodzinne. To jest takie piękne miasto, które jest znane z dwóch takich rzemieślniczych rzeczy. Nie piwo rzemieślnicze niestety, ale dzwony i fajki. Fajkim? Przemyśl. Dokładnie tak. Wow. Mamy Muzeum dzwonów i fajek. I właśnie takie rzeczy tam powstają. W jednym od... budynku dzwonów i fajek? Nie. Dokładnie. Co? Tak, w jednej takiej starej dzwonnicy jest Muzeum dzwonów i fajek. Zwierzę Ale... w plenerze wakacyjne. Przemyśl jest cudowny, na dwa-trzy dni, słuchajcie, będzie genialnie. No właśnie, czy można się modlić, zwiedzając. Ale to zaraz do tego dojdziemy, słuchajcie. Więc y, palenia nie polecamy w żadnej formie, nie, nie. nie. Ale pytanie o atematyczne formy modlitwy, czyli. No, właśnie kiedy na przykład latem robimy coś, co w ogóle nie wygląda na modlitwę. Nie wiem, idziemy plażą i e, dotykamy stopami piasku, i fala nas co kilka sekund obmywa, i my patrzymy na zachód słońca i, i czujemy, że, że jest dobrze. Jest dobrze żyć, dobrze być, albo przytulamy człowieka, z którym jesteśmy na tych wakacjach. Trzymamy za rękę albo oglądamy, no wiem, dobry film, ciekawe muzeum, na przykład dzwonów i fajek w przemyślu. <laughs> czy, czy pijemy zimny napój po gorącym dniu? Nie wiem, tak sobie myślałem o takich formach po prostu świadomego życia. I, i, i czy tam się możemy modlić? Mam taką jedną ulubioną. Może to jest takie trochę, no nie wiem. Naiwne i, i może wszyscy tak mają w ogóle, nie? ale ja latem bardzo lubię łapać słońce. To znaczy, jak idę albo jadę, to takie świadome szukanie ruchu słońca, nie wiem, na, na, na trawie, na liściach. E, takie, takie świadome też, że to słońce to jest dar, to jest symbol, to jest Jakaś taka, no właśnie, potężna, też chrześcijańska rzeczywistość, Słońca Chrystusa. My bez Słońca zimą trochę usychamy, więc trochę chce się naładować też na zimę, świadomie wybierając światło. A tam się łączą takie metafory proste, takie bardzo ludzkie, nie? że, że prawda, jesteśmy synami światłości, no to to już nie tylko naturalne, ale też chrześcijaństwo to, to bierze. No i właśnie, czy można się modlić, nie wiem, idąc sobie i szukając Słońca na, na liściach drzew. No więc stąd się wziął ten temat, a tematycznej modlitwy i pewnego nastawienia do rzeczywistości eee, i chciałem was zapytać, czy też macie jakieś takie, no właśnie, nieformalne formy modlitwy, modlitwy atematycznej. Terezo, chcesz zacząć? Ja pierwsza? Znowu no to szan. Łukaszu zrobiłaś, znowu ta pieleczka rzucona. A to Lidia, zobacz, to Lidia. Ja nie... Odbijam dalej, ale wróci do, do, do mnie. Dobra. Nie, nie, rzeczywiście Łukasz, tak jak cię słucham, Mm, skojarzyło mi się właśnie z tym czasem wakacji, nie? że to dla mnie to jest taki czas, kiedy może czasami, kiedyś mi się wydawało, że się mniej modlę, nie? No bo jak się jest podróże, albo jak się jest nie wiem, gdzieś na wyjeździe, albo czasami no, jest jakiś wyjazd, gdzie nie, wiem, no, nie można być nam mszy świętej, bo nie ma, nie. Ale był taki moment w czasie formacji, kiedy sobie uświadomiłam, że wręcz przeciwnie. Dlatego, że dla mnie wiele z tych momentów, które może się z modlitwą nie kojarzą, one jak najbardziej modlitwą są i od jakiegoś czasu też zaczęłam szukać też takie w cudzysłowie no właśnie formy, niby formy modlitwy, tylko właśnie formy, takie bezkształtne formy modlitwy, gdzie jest to wprost nazwane, nie? że na przykład, kiedy nie, wiem, nie ma się czasu albo nawet czasami są takie momenty, właśnie, to nie jest takie wakacyjne, ale już się nie ma siły jest się zmęczonym i jest ten koniec roku, tak, i już człowiek nie ma siły, żeby coś czytać, żeby już przyswajać jakiekolwiek treści. To dla mnie takie mo momenty, nie wiem, już takich prostych sposobów, nie wiem, liczenie oddechu, także człowiek się przygotowuje do spotkania z Bogiem. To nie jest modlitwa, to jest przygotowanie, nie? Ale takie czekanie na to, czy On coś powie, a czy On coś zrobi, a może nie zrobi, a Czasami sobie uświadamiam, że takie zostawienie mu inicjatywy w tym, że paradoksalnie to jest zupełnie proste, a czasem to może być najtrudniejsze, nie? Więc dla mnie właściwie ten czas takiego większego nawet nie luzu, ale bardziej takiego właśnie braku jakiejś struktury albo czegoś takiego to jest coś, czym ja się czuję bardzo dobrze i bardzo też mi to pomaga. Nawet jeśli chodzi o modlitwę liturgiczną, później, nie? bo jak się czasami nie zluzuje i nie, nie odpuści tego, no to liturgia może się stać takim narzędziem do tortur, gdzie tylko trzeba być. Zakonnicy znają. I tak. Ale tak sobie teraz, słuchając ciebie, poczułem też taką bryzę, taki bardzo przyjemny powiew wiatru. Może nie bryza, bo to raczej nie odwisły tutaj, ale i, i taki moment, wiecie. Wdzięczności się we mnie zrobił. Znaczy, trochę za to, co mówiłaś, a też trochę za to, że, że właśnie siedzę sobie tutaj pod drzewem w pięknym ogrodzie i, i czuję powiew wiatru na twarzy, jest ciepło. Właśnie to przejście od tego, że jest mi dobrze, do tego, że to jest dar. To jest jakiś akt strzelisty, jeśli mm. robimy to w sposób osobowy. Znaczy wiemy, że dar czyńcą jest ktoś, mm. że nie jest tylko suma, nie wiem, czynników atmosferycznych, i to, że akurat nie jest nam dobrze, kiedy jest ciepło i słonecznie, czysta biologia, tylko że widzimy, że to też jest działania łaski. Nie? że Albo te stworzone elementy, one mają jeszcze kogoś w tym, w tym układzie. I, I moja wdzięczność, ten wybuch wdzięczności, taki akt strzelisty, on, on jest no właśnie zwrócony ku Bogu. To też są takie wakacyjne formy modlitwy, które mamy pod ręką. Kiedy jest nam po prostu tak miło, przyjemnie i fajnie. Bo Siedzimy sobie na wygodnym krześle pod drzewem. Jak tak o tym mówicie, to mam przed oczyma, w, oczy, w oczami wyobraźni. O, które, o wyobraźni jak wiemy, nie jest zła. Tak, tak, o wyobraźni też już rozmawialiśmy, mam kamino, tak i szlak świętego Jakuba, i tam dla mnie to jest chyba moja ulubiona forma modlitwy atematycznej, takie pielgrzymowanie, które nie jest do końca ustrukturyzowane i w którym tak naprawdę. Dużo od Ciebie zależy i dużo od Ciebie nie zależy, to i i, ale też taka możliwość po prostu smakowania tej drogi, tego słońca, tego powiewu wiatru. Ja jeszcze szłam portugalską trasą nad oceanem, więc ta bryza oceanu, taka po prostu każdego dnia namacalna, no to była piękna modlitwa i tak jak mówisz Łukasz, jednak jak myślisz sobie o tym, kto jest tym darczyńcą i kto to wszystko daje, no to rzeczywiście rodzi się taki piękny piękny akt listy albo bardziej takie piękne po prostu gdzieś zawołanie i, i taka forma modlitwy bardzo, bardzo mi bliska też w tym pielgrzymowaniu i trudzie i radościach i wszystkim, no taki, tak wtedy bardzo łatwo mi myśleć o tym, że Pan Bóg jest bliski. To takie kontemplatywne nastawienie chyba, nie? Znaczy nie bałbym się tego dużego słowa. No bo nie, to jest? Nie, 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 <laughs> widzę Twoje oczy i przerażenie, <laughs> że nawet nie wiedziałaś, że kontemplowałaś. <laughs> no ale bo kontemplacja to jest pewien sposób widzenia świata jako przestrzeni Bożego Działania. To jest taki sposób szukania łaski tej takiej podstawowej, czyli daru stworzenia. E jeszcze będziemy o tym dużo więcej mówić, pewnie w kolejnych odcinkach, o obecności Boga, ale takie kontemplacyjne spojrzenie, czy taka zdolność patrzenia na, na świat, no właśnie, jako przestrzeń, gdzie, gdzie Bóg jest bliski, Bóg jest dobry i my to jakoś czujemy, widzimy w sobie no to to jest chyba taki ważny w ogóle element, że modlitwa, bo w liturgii to wiecie, tak jak mówiliśmy cały rok, nawet dłużej nie, o różnych formach modlitwy liturgicznej. To zawsze jest takie ryzyko, że, że, że mówimy sobie o pewnych czynnościach, nie? że tak celebrujemy ten sakrament albo ten obrzęd i on jest tam od do. Prawda? Zaczyna się, kończy się. No i jakiś tam ma wpływ na nas, nie? ale to, co teraz opisujemy w tych formach modlitwy a tematycznej, to można. Pewnie zrozumieć jako może takie szerokie owoce liturgii, nie? że to jest taka liturgia życia, która się nie kończy, która jest wzmacniana tymi punktami liturgicznymi, która jest wzmacniana tymi świadomymi, tematycznymi momentami osobistej modlitwy, ale że ona tak naprawdę jest, no nie wiem, wszystkim. Celebrujemy całokształt naszego bycia w świecie, naszego tego pielgrzymowania nie tylko z Porto do Santiago, <laughs> ale no właśnie od urodzin do. Hmm. Narodzin dla nieba, do pełni. No, można powiedzieć, że zawsze, się lubi, zawsze mi się podoba takie powiedzenie, że e, moment komunii, nie, że to nie jest moment, że komunia trwa jakby od komunii do następnej komunii, no, albo do grzechu ciężkiego, nie? No, ale zakładamy, że jakby to jest coś, co jest. Nie? No i właśnie mam wrażenie, że te momenty takiego zatrzymania się albo po, po prostu przyjęcia tego daru, że one trochę pozwalają dostrzec to, że to jest cały czas gdzieś w tle, że to nie jest tak, że gdzieś to nie wiem, że może to coś przysłonić, że są jakieś, nie wiem, myśli, emocje, wydarzenia, które jakoś mhm. są na wierzchu i które to przesłaniają mnie, ale że to jest cały czas w tle, że to nie jest tak, że to nie jest aż tak łatwe, żeby się z tego wyrwać, nie? że to trzeba się trochę postarać, żeby się czegoś takiego pozbyć i y, Panu Bogu uciec, w jakiś sposób cudzysłowie uciec, nie? bo tak do końca to się nie da. Nie? Ale. No tak sobie myślę, że to też się łączy z takim trendującym pojęciem uważności. A tak, tak. Ale w chrześcijańskim też sensie, nie tylko uważność na, no nie wiem, na siebie i moje autentyczne ja, to prawdziwe self, nie? Tylko, że, no właśnie, chcę zauważać w każdym momencie, każdym oddechu, każdym kroku, każdym drgnieniu serca i tak dalej, właśnie ten boski, potencjał, boską miłość, której, z której jestem utkany, no i tak, tak mhm. mi się skojarzyło teraz, ale teraz otrzymasz jakieś polecajki, bo ty No właśnie jak masz... cię słucham, to my się skojarzyły polecajki, które tutaj mam, no 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 z biblioteczki, może coś wybierzesz dla nas no właśnie polecajki. Dzisiaj? polecajki aż dzisiaj aż, aż dwie polecajki no, bardzo wow. Wow, właśnie no, Natomiast polecajki, e, gdzie słowo kluczowe właściwie Łukasz już użył, tak? O -o. E, uważność i e, właśnie kom, kontemplatywność. E, nie będziemy roztrącać te wszystkie definicje terminy, to jak się to rozróżnia. Ale po pierwsze mam tu jedna i druga jest od autorem jest Franz Jalicz. On się chyba czyta Jalicz prawdopodobnie e, SJ, tak. Yy, Czyli moja... klamra. Zaczęliśmy od odcisku jezuickiego, kończymy jezuicką yy, no, no literaturą. Cóż. Tak, tak. No cóż, natomiast książka, która kiedyś dla mnie była bardzo ważna, to są rekolekcje, one na polski są przetłumaczone jako rekolekcje kontemplatywne. Mm -hmm. yy, nie będę w, y, zgłębiać terminu, bo to sobie y, na pewno słuchacie, sami, sami doczytają. Yy, I druga książka, kontemplacja, wprowadzenie do modlitwy uważności. Takie coś. I to jsou také bardzo čěkavé pozice, které řečiště, když dla mě byly bardzo vážné, bo one mi. Pomogły w pewnym czasie w takim przejściu od e, tego momentu, kiedy na modlitwie się coś robi. E, później to trudne przejście, kiedy już się nic zrobić nie da. Nie? A później uczenie się, co, co zrobić wtedy, kiedy się nic zrobić nie da. Nie? E, akurat, z, zwłaszcza bardzo lubię te rekolekcje kontemplatywne, dlatego że to jest taka pozycja, która też pokazuje. Mm, można mo za pomocą tej książki odprawić swoje rekolekcje, po prostu można. Niekiedy się nie ma takiej możliwości, żeby gdzieś wyjechać. Ale też są tam opisane takie rozmowy z ludźmi, którzy właśnie opowiadają o swoim doświadczeniu tych rekolekcji. Są tam opisane właśnie takie albo takie krótkie historie też tego autora i to wszystko właśnie pomaga wprowadzić człowieka do takiego bardziej uważnego przeżywania siebie najpierw. Zanim się chce spotkać z Bogiem, to Spotkanie się ze sobą, ze światem, odpuszczenie tego, co my próbujemy trzymać, nie? i uczenie się takiej, powiedziałabym, aktywnej bierności. Nie? Więc y, dlatego, i zwłaszcza dla osób, które na przykład, nie wiem, na os osiem dni sobie gdzieś wyjadą w góry i są tam sami, nie? to jest cudowne doświadczenie. To spędzić się właśnie na przykład z tą oto książką i jej autorem, no to jest taka bardzo, takie bardzo ciekawe doświadczenie. Zachęcamy wow. do tego. Bardzo. Bardzo, bardzo. E, także mamy nadzieję, że dzisiejszy odcinek dał wam nieco, nieco do myślenia. Ha, 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 ha. Nie, tak naprawdę liczymy, że <śm> zainspirował <śm> was do takiej większej uważności i też do, no nie wiem, takiego spojrzenia, że tak naprawdę może nawet nie wiecie, że modlicie się atematycznie, a się modlicie. O, tego wam życzymy. Módlcie <śm> się non-stop. Pa, pa. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cieszymy się, że jesteś z nami. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw komentarz pod odcinkiem. Dziękujemy naszym patronom. Dzięki Wam tworzenie treści takich jak te jest możliwe. Możesz pomóc nam realizować naszą misję poprzez zbiórkę na stronie liturgia.dominikanie.pl i poprzez profil patronite